Na futrze na przykład mogą być, tak? W zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujecie. Jeżeli macie na przykład jakieś osoby w kwarantannie prawda? i przyjdziecie im coś przynieść i kotek wyjdzie, a wy go będziecie głaskali, no to już gotowe nieszczęście, tak? Na to trzeba zwracać uwagę. Czyli wszelkie wnoszone rzeczy poddajemy, można powiedzieć, takiej kwarantannie czasowej, jeżeli możliwie, możemy, gdzie się odstawiając, bo ten wirus oczywiście wiecznie nie żyje, chociaż nie jest to jasne, jak. Powiedziałem jak długo, a w każdym razie, jeżeli wcześniej musimy się z nimi jakoś zapoznać, musimy je wziąć do ręki, to staramy się je w sposób higieniczny, na ile to możemy oczywiście wyczyścić, tak? nie wsadzamy gazet do mikrofalówek, nie wsadzamy jajek do mikrofalówek, nie wsadzamy jakiejś tam ręki do mikrofalówki, czy do, czy do pikarnika w ten sposób nie dezynfekujemy. Tego nie robimy w sposób rozsądny, oczywiście, żebyśmy sobie jakieś. Innej biedy nie, 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 napu, nie napytali, czy nie naputali. Tak? Czyli te strefy zimne i gorące to jest, wydaje się, całkiem sensowne, jak sądzę, rozwiązanie. No właśnie, i przy okazji domu. Jedna rzecz mi taka przyszła jeszcze do głowy, o której chyba w ogóle powinienem powiedzieć na początku. Świadomość, uświadomienie. No to jest rzecz kluczowa i niełatwa. No, ja sam wiem, no, będąc ryzyko, z ryzykonomistą od lat zdaję sobie sprawę, że to moje mówienie o ryzyku to, to jest przyjmowane, było przez wiele środowisk przyjmowane i w ogóle, no, nie tylko moje. Ludzie od zarządzania kryzysowego, od komunikacji kryzysowej zawsze jakoś, jakiś taki obłęd, bo przecież to Kryzysów nie będzie, będzie wszystko git. A tu jeszcze rodzina, prawda? I teraz rodzina widzi facet lata, czy kobieta, prawda, z, 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 zaczyna dezynfekować strefy zimne, gorące. No i wiecie, no to nie jest łatwa. Jak macie jeszcze jakichś młodzieży w domu, to patrzą na was jak na wariatów. Z tego sobie trzeba zdawać sprawę, no próbujcie ich jakoś przekonywać, pewnie w zależności oczywiście od sytuacji, to, to przekonywanie będzie lepsze, będzie trudniejsze lub łatwiejsze, takim sytuacja bardziej dramatyczna, Mam, miejmy nadzieję, że nie, bo przecież epidemia ma się skończyć, nam 4 kwietnia tak rząd zadekretował, a potem będą wybory. Ale w każdym razie do 4 kwietnia stariacie się uświadamiać, przekonywać rodzinę, że to jednak ma sens, ale też, żeby było tak realistycznie. No, nie, nie myślmy, że wcale tak nie uważam, że się Wam to uda, że mnie się udaje, trzeba się starać po prostu. tak? Jeżeli na przykład teraz słyszymy ciągle, że te starsze osoby mają siedzieć gdzieś tam w domu zamknięte, to pomyślcie tak realnie, no, ile oni mogą posiedzieć zamknięci lata, do końca życia, nikogo nie widzieć. No. No. To raczej, to raczej jest mało prawdopodobne, więc myślę, że do tego trzeba podchodzić też na ile można realistycznie. Wróciliśmy do domu, ale no, musimy czasami wyjść z domu do sklepu. I do tego wyjścia do sklepu musimy się oczywiście jakoś przygotować ja uważam, że do sklepu, jeżeli ktoś ma powinno się schodzić w masce to cały czas jest taka legenda można powiedzieć kłótnia, tak że maski są niepotrzebne, ale znowu widziałem e, chyba dwa dni temu jakiegoś doktora, który powtarzał cały czas w, w telewizji, że maski są niepotrzebne a, a teraz radził jak gdzieś tam sobie wydziergać miastę, maskę z jakiegoś, z jakiegoś hałatu z jakichś majtek, czegoś innego no panie doktorze, to pan zmienił zdanie chyba, prawda e, maski są na pewno potrzebne, bo to jest bariera Fizyczna i nikt temu nie może zaprzeczyć, że to jest bariera fizyczna, bez względu na to, jak duże dziurki w tych maskach, czy małe się znajdują. A propos, rękawiczek, też uświadomiono mi, że rękawiczki to też, nawet jeżeli mamy rękawiczki, to one nie zawsze są takie idealne, że no, służby sobie nawet nie zdają sprawy, ratownicy, że te rękawiczki powinny być specjalnego przeznaczenia, tak? no ale nie zdają sobie sprawy. Biedni chodzą w ubraniach, których używają malarze, gdzie się tam wystawiają, no nie Fajne to jest, ale skąd mają wiedzieć ci ludzie? No są bardzo dzielni, pozdrawiam wszystkich ratowników serdecznie, no ale skąd oni mają wiedzieć? No są na pierwszej linii strzału i zostali tam po prostu wystawieni, po prostu nie, wiem, czy nie zdradzeni, tak bym to określił. No właśnie, ale nie w Twojej mocy jest wybaczać za tych, których zdradzono o świcie, tak powiem poetycznie. Więc wychodzimy, wychodzimy w maseczce, wychodzimy w rękawiczkach jednorazowych. To można zdobyć mimo wszystko w miarę. Jest to ciągle gdzieś tam do zdobycia, chociaż ceny wyskoczyły kilkakrotnie. To też jest granda, co ten, dlaczego rząd nie, u, nie uregulował tych cen. Mówił o jakiejś lichwie. No w tym przypadku rząd powinien regulować te ceny, ale no, mają to w dupie po prostu. W każdym razie wychodzimy w masce wychodzimy w rękawicach idziemy do sklepu zastanawiamy się oczywiście wcześniej co mamy tam kupić, zresztą szanujcie tych ludzi w tych sklepach są napisy, gdzieś tam jechałem rowerem akurat ja do Lila teraz nie chodzę, ale proszę żeby ograniczyć czas zakupów, żeby, żeby się jakoś decydować, jak wchodzicie do tego sklepu, no to nie róbcie sobie tam macanka i oglądanka, tylko idźcie z jednej półki do drugiej i, i kupujcie to co wam do, do, potrzeba i wypad z baru tak? no to można zaplanować, ale znowu wejdziecie do sklepu po to zobaczyć, że to niekoniecznie tak działa. Nie przejmujcie się też oczywiście, jeżeli będziecie w masce czy w jakikolwiek ochronniku na twarzy, że tam będzie ktoś się z Was podszymywał, bo to też się już kończy. Raczej ludzie chodzą, zresztą zobaczyć, że personel sklepowy też, też chodzi w maskach, zresztą często bardzo nędznych, to też jest przykre, no ale tak to po prostu jest. Kupujecie co, to, co trzeba, wsadzacie do koszyka. Spotkałem się też z taką radą, że jeżeli ktoś może, żeby w jakiś sposób ochronił, dezynfekował koszyk, no to trudno sobie wyobrazić, ale myślałem, że może można położyć jakiś worek jednorazowy i, i wtedy też, bo te koszyki są używane. Zresztą wiecie, z koszykami sklepowymi to już to stara historia. Mamusi, tatusiów, którzy dzieci stawiali w koszykach, dzieci gdzieś tam sobie biegały po różnych kupach i, i pasożyty przenosiły. O tym już dawno myślono, mówiono, nikt się tym nigdy nie przejmował, ale teraz może, teraz może trzeba do tego koszyka podejść jednak z pewną, z pewną większą rezerwą. Wychodzimy z domu. Wychodząc z domu, o jeszcze wcześniej, zanim idziemy do sklepu, nie wiem, jak jest zorganizowany wasz dom, czy macie jakieś domofony, ale ja przez, przez pewien czas klikałem sobie tam kciukami, nosem i tak dalej. No, nosem nie, to żart oczywiście. Żart. <tosem> ja dowcipny jestem. W domofon, ale, w, ale potem pomyślałem sobie, że ja mam przecież klucz do, do drzwi, i dorobiłem, dorobiłem rodzinie klucze i poprosiłem ich, żeby przekręcali, e, przekręcali zatrzask za, za domofonu, nie muszą wtedy do, dotykać tych numerków. I wtedy ciągnęli drzwi jakoś tam, właśnie e, różnymi częściami ciała, którymi mogą, no i unikają wtedy kontaktu z, tym, z tą klawiaturą na domofonie, która zazwyczaj jest w zależności od wielkości budynku, ale no jest co najmniej przez kilkadziesiąt, jeżeli nie przez kilkaset osób wymacywana, tak. Więc więc tego, tego robić nie musicie, chociażby taki mały patent, bo pewnie każdy jakieś tam kulczyki miał, a, a później mu się nie chciało i klikał w domofon cyferkami, po co nosi? Dzisiaj trzeba, trzeba jednak trochę się cofnąć i pewne rzeczy przemyśleć. Więc wychodzimy z domu. Jeżeli jedzie, jedziemy samochodem, no, znowu do jakiej, można jechać samochodem do jakiegoś dużego sklepu, ale chyba teraz lepiej iść do małego sklepu, do tego co macie w pobliżu. Może być drożej, ale to chyba nie jest ten moment, jak ktoś zauważył. Tak, no to też łatwo powiedzieć, no ale. Ale i tak na wiele rzeczy nie wydamy, więc lepiej się mimo wszystko do jakichś Lidli dużych supermarketów nie ładować, bo tam, jak zauważyłem, podjechałem, tak jak powiedziałem rowerem wczoraj, jest ciągle dużo ludzi, którzy się tam tłoczą. Oczywiście stoją sobie jeden na drugim, pracownicy bez masek, no trochę to jaja są, ale no, przecież wirusa nie widać, jak już żeśmy sobie tutaj ustalili. Jeżeli jedziemy samochodem, no a propos samochodu, no to kluczyki samochodowe też, też dezynfekujemy, kierownicę przedcieramy, no, tam też może być wirus, więc. Ale trzymamy później, gdzieś jak jedziemy, nie? trzeba trzymać, kierować, bo nie da się, nie da się, tak. Planowanie zakupów też jest istotne, chociażby pod tym względem, gdzie kupujemy, ale też o której godzinie, i oczywiście nie jest wielką tajemnicą, że pewnie gdzieś tam później przed otwarciem, tak to przed zamknięciem jest zazwyczaj mniej osób. No to też tak łatwiej i bardziej komfortowo, nie musimy się na, na, narażać na jakieś, na jakieś oddechy. Więc też ta świadomość sytuacyjna, no to jest zresztą takie słowo klucz w preppingu, w takim w ogóle zarządzaniu swoim ewentualnym ryzykiem katastroficzno, jakimś incydentalnym, jest ważne, o tym jeszcze kiedyś powiemy, bo to ważna rzecz, jeżeli ktoś nie słyszał, więc obserwujemy co się dzieje, co jest otwarte, to jest zamknięte, rozmawiamy też, czasami można porozmawiać na jakiś dystans z sąsiadami, się dowiedzieć, powiedzieć im pozdrawiamy i tak dalej, do tego oczywiście też serdecznie zachęcam. Więc ta świadomość sytuacyjna jest ważna i robimy zakupy. Karty, oczywiście, kredytowe to także dezynfekujemy, gdzie nie możemy, gdzie nie musimy, nie płacimy gotówką. Więc to też jest ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę. No właśnie, przynosimy zakupy to już o tym mówiliśmy. A propos zakupów, jeszcze no, było. Całe mnóstwo śmiechu, ha ha ha, jak to ludzie kupowali papier toaletowy. Ja się z tego wcale nie śmiałem, bo zapasy dobrze jest mieć. <śm> To jest zresztą ciekawa sprawa, tak sobie myślę, bo ludzie teraz myślą, że już zapasy nie są potrzebne. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Jeszcze dużo rzeczy się może dziać na świecie. Jak na przykład słyszę, że, że teraz ropa znaftowa chyba wczoraj była po 17 dolarów za baryłkę, ruski budżet się zamyka, przy, dopina przy 42 dolarach za baryłkę. Chiny też niby tam właśnie yy, piękny uśmiech światu pokazują, ale widać, że tam, że tam gospodarczo to jest mocno słabo na całym świecie, mega kryzys. No, różne rzeczy się mogą dziać. Różne rzeczy mogą się dziać z łańcuchami dostaw, z różnymi również usługami publicznymi. I może to jest teraz moment, żeby te zapasy w jakiś rozsądny sposób, ale o to chodzi. I o to też prepersi mówili: że to nie, że lecimy i ludziom zmiatamy wszystko, że oni nic nie mają, ale może dokupić i puszeczkę tego, puszeczkę tamtego, no, żebyście się nie zdziwili, bo ta epidemia się tak szybko nie zakończy. A tym bardziej, jak już idziemy do sklepu, to żeby tam nie ganiać, tylko żeby mieć na jakiś tydzień, dwa tygodnie na zakupywanych rzeczy i je przyniesione do domu, no to też. Jest, widzicie takie wyzwanie. No, jak ostatnio poszedłem na zakupy, nakupiłem na, różne rzeczy. Poszedłem z plecakiem, ledwo się tutaj dowio, do, dowlekłem jeszcze w masce, bo to wiecie gorąco. Więc może, jeżeli ktoś ma jakiś wózeczek, to może go zamówić albo w domu wykorzystać. Można kupić w internecie, chociaż zauważyłem, że, że teraz jest trudniej kupić wózki w internecie, ale to też pewnie z tego powodu, że da się firma hiszpańska chyba która Rolse, która, jest, która jest takim, robi takie fajne wózki na zakupy, zresztą nie wcale dla jakichś dziadków, bo te wózki na zakupy nam się z jakimiś dziadkami kojarzą. Ja też kiedyś, a propos, kupowałem zresztą swoim seniorom w domu, chciałem sobie taki wózek kupić, ale piszą, że czekają na dostawy, no ale tam w Hiszpanii jest, jest niedobrze, więc pewnie po prostu produkcja pewnie też padła, transport padł, no to jest jeszcze inny temat, prawda, gospodarczy, co tu się w ogóle dzieje, bardzo niedobrze się dzieje. Więc też musimy to jakoś przydźwigać. To jest też pewne, pewne wyzwanie, i przynosimy do domu, a w domu to już o tym mówimy, mówiliśmy, jak sobie, jak sobie z tematem postaramy poradzić. To tyle byłoby, chyba, z takich naszych obserwacji życiowych, które ja próbuję wdrażać. Mam nadzieję, że one są w miarę sensowne. Oczywiście zachęcam też do, czas mamy trudny, żeby kontaktować się z osobami starszymi w rodzinie. Już no nie mówię o waszej rodzinie, no wyobrażam sobie, że to. Na pewno macie z nimi kontakt, ale pewnie może gdzieś tam zadzwonić do, do osób mniej, które znacie, ale z dalszej rodziny, które chociażby potrzebują jakieś tam słowa, że się, że się nimi interesujecie. To jest pewnie dzisiaj też ważne, żeby gdzieś tam może zagadać, może nie, nie wyściskiwać się, ale zagadać z sąsiadem, co tam u was, czy nie jesteście wszyscy na kwarantannie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to jest znowu ta świadomość sytuacyjna. To jest ten taki, można powiedzieć, Intel Ops, jak to mówię czyli zbieranie informacji też może Wam pomóc i, i przysłużyć się całej społeczności. To na dzisiaj tyle z moich takich obserwacji i rad. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich jakoś się Wam wydaje sensowna i pomocna. Do usłyszenia. Wkrótce wracamy z kolejnymi odcinkami podcastu RYZYKONOMIA. Trzymajcie się mocno. Zdrowia życzę. Pozdrawiam serdecznie. bye, 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 bye. bye.